Jeśli chcecie zacząć gotować w mojej kuchni, musicie oddać telefony komórkowe, zegarki, wszystko zbędne, co was obciąża w tym momencie. Aż się boję myśleć, co będzie dalej. Nie spodziewałam się, że udział w tym programie będzie aż tak ciężki. Strasznie mocno tęsknię za Aleksandrą. Chce mi się ryczeć. Nie wiem, chce mi się wrzeszczeć. Bez dzieci jest nam naprawdę trudno. Alicja teraz mówi, ociam cię. Ociam. Kociam. Nie mówię, tylko zostaje ociam. A to kocham, nie? Albo podchodzisz, robi to. Moja mama, moja mama. Teraz trochę mam wyrzuty sumienia, że on jest tam, a ja tu. Kasia, spoko, no przecież się nic nie może takiego dziać. Obcięłabym sobie ten skaleczony palec po prostu, żeby móc go przytulić teraz. Wkurza mnie to, że zdecydowałam się zostawić takie małe dziecko w domu. I tyle mnie to kosztuje po prostu. Nikt, kto nie miał dziecka, w życiu nie zrozumie drugiej matki. Po prostu nie zrozumie, jak druga matka może tęsknić. Naprawdę, ja bardzo tęsknię za swoimi dziećmi. Ale robię to dla nich i robię to dla siebie. Bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Wiem, ja sobie to cały czas powtarzam, ja wiem. Ja, to nie jest tak, że ja się teraz będę tak płakać, że muszę się zapakować, pojechać do domu. No nie. Co? Ty nie ma takiej opcji, bo tylko po prostu musisz sobie wyrzucić. Zrobiło mi się przykro. Zatęskniłam za dziećmi. Tak mocno za nimi tęsknię. Jest mi ciężko i trudno. Byłabym spokojniejsza, jakbym ich raz dziennie zobaczyła. Nie, no do domu. Dobranoc, Aleksander. Śpił słodko, mama niedługo wróci do domu. Pa.